Welcome back. Sorry. What's our situation? Let's just say Shiva and Titan's little spat hasn't made things any easier. And? It's as you thought. The Crusaders have sounded the retreat. Then we follow. We're down a man, Sergeant. If we return without Shiva's head, our fate will be no different from Beast's. I'll take my chances with the Iron Blood. At least then I might die fighting. After you do, that is. I won't be dying. Not today. Then it's settled. No dying. Now, if you don't mind, we have an army to chase. Mamy armię do dogonienia. Przebudzenie. Przypadkowe spotkanie. No i wracamy do tej pierwszej części, która dzieje się 13 lat później po tych wydarzeniach z Demka. Nowe zdolności Eikonów. Możesz pozyskać i ulepszyć zdolności Eikona Feniksa o nazwie Szkarłatny Cyklon i Fala Żaru w zakładce zdolności w menu głównym. Pamiętaj, że po ich opanowaniu należy wyposażyć się w nowe zdolności w zakładce Wyposażenie i Eikony. No to lecimy dalej. Powiem wam tylko jedną rzecz. W pełnej wersji chodzi to troszkę lepiej, wygląda troszkę lepiej niż w demku, więc jest... Jest dobrze, widziałem też oceny, fantastyczne, nic tylko gramy dalej. Wyposażenie i ikony, tak? Czyli tutaj mamy szkarłatny cyklon pod R2, od razu jest wyekwipowane. Tutaj wszystko mamy. No to jeszcze w atrybutach możemy sobie sprawdzić i w zdolnościach, tak? W zdolnościach. Tutaj mamy fala żaru 120. Okej, okay, fajna sprawa. Tutaj jest doskok Feniksa, to mamy. No możemy sobie to kupić, nie? Niech będzie. Fala żaru. Tutaj można sobie jeszcze ulepszyć, czyli jest tak, wznoszące płomienie i doskok Feniksa. I tutaj można sobie zmieniać na falę żaru, tak. Szkarłatny cyklon, wznoszące płomienie i fala żaru. To wiecie co? Tego mieliśmy, to zrobimy sobie w ten sposób. Mamy dwa nowe. No i spoko. Już się nie mogłem doczekać, żeby tutaj dalej tę historię poznać. No widzę, że będziemy tak chyba skakać, nie? Między tymi liniami czasu. Na to wygląda. On tutaj troszkę obrażeń otrzymał. I przeszliśmy na młodego. A tam u młodego to się cuda działy. Trails are gone. It'll be hell finding a way out. Do you think a retreating army and their dominant will fare any better? Hmm. My tu serio jesteśmy w tej armii cesarskiej, nie? Ale co tam się działo? Że tyle lat my jesteśmy? No i mamy oczywiście tą bliznę. Zobaczmy tutaj. O, jest Wyvern. Żołnierz niewolnik świętego cesarstwa Sunbreke, służący mu 13 rok. No i 13 lat jesteśmy w cesarstwie. Choć został powołany na front jako zwykły piechur, jego magiczne zdolności, które zyskał dzięki błogosławieństwu Feniksa, szybko sprawiły, że trafił do elitarnego oddziału asasynów. W oddziale tym otrzymał przydomek, pod którym znany jest obecnie, czyli Wyvern. Ostatnia z misji wiedzie jego oddział do wąwozu Nysy, gdzie trwa krwawa bitwa pomiędzy Żelaznym Królestwem a Republiką Dalmeki. Mają za zadanie zdobyć głowę dominanta Shivy. No i jest Shiva. Tytana wam też pokazywałem, to też. Naznaczony żołnierz. Nosiciele zmuszeni do walki za kraje, które je zniewoliły. Wow. 13 lat w takiej armii. Wytrzymać.
I ma nowy przydomek, nie? Dlatego jest Wyvernem. Też z Wiedźmina, jak Wyverna. A nie jest Clive'em, nie? Dobra, tutaj mamy takie dasze. Butelka toniku. Ale jazda, nie? Kurczę, teraz troszkę takiego spokoju, ale to chyba na chwilę. Żebyśmy przemyśleli. So, Titan has knocked the fight out of our Ironblood friends. Where are the rest of them? That can't be the main host. Wait. Ingwat! Bedra! Our fortunes have turned, Sergeant. It's her. The Dominant? Are you certain? The Crystalline Orthodox is a backwards faith for a backwards people. In the Iron Kingdom, they teach that dominants are unclean aberrations, born of blackest sin. Only their priests are allowed to perform the rites of priming. And I see many. We end this quickly. Dreyskart! Adioninir Sagarid! Drach! Please. Jaila! You must be Isla! What alvation, Naukin? Alad Scully asked. Let this be the end. Avis! Czy oni się nie widzieli przez te lata? Gladly. Chyba się nie widzieli. Focus on the top. O, to mamy coś takiego. Wow. Tym starszym jeszcze nie walczyliśmy tak na dobre, nie? Dominantka Shivy. Nawet się nie poznają. No to nieźle. No to nieźle. Dobra, ale to mamy. Wygląda to pięknie. No powiem wam, że jest różnica z wersją demo. Dobra, zobaczmy, to jest też nowe. Czyli tu nam te dwa się cooldownują. Spoko. Ej, ale tu zaraz będzie szok, wam powiem. Nie no, fabuła jest kapitalna. Zwroty akcji. Akurat ten jest dosyć dziwny, ale spoko. Z doskoku. Że oni się nie widzieli? Tyle lat? Wow, ale piękne. Dobra, tu jeszcze mamy to. Magiczny wybuch. Oj. Mega loot. Fucking icons. She's not even fully primed. No właśnie. Ona jest w normalnej postaci ludzkiej. A wy macie problemy. Ale się nie dziwię. Ikoniczna kara. Kurde. Jestem tak pod wrażeniem tego finala. A wy jak tam, gracie już? Jak wrażenia? Już to jest cudo. I ta fabuła, nie? Bo ta fabuła i ten final jest taki bardziej europejski, plus napisy. No myślę, że sporo graczy też z Polski sięgnie. Wreszcie, ten final zmienił się. Moim zdaniem takie walki też w czasie rzeczywistym, bardziej w stylu Devil May Cry, bo tutaj też twórca był, są spoko. Są naprawdę spoko.
Mi się nawet bardziej podobają, jest tak dynamiczniej. Zamarznięta łza, co to jest? Materiał używany do tworzenia przedmiotów, miksturki, stalowy jedwab. Ale zobaczmy. Zobaczmy kto to, ale chyba wiemy. Is she dead? I don't think so. Well, what are you waiting for? No, no, that's not you. Not here. I'll bloody do it then. Fuck. We've got company, Wyvern. What are you doing? Lord Ohinda Vevra! Get your ass over here and help me with these bastards! I'm sorry, Jill. I naprawdę się nie widzieli 13 lat. To jest szok. Ja rozumiem takie zmiany czasowe, ale... Co się działo, że on cały czas w tej armii cesarskiej był, nie miał z Jill żadnej styczności? Jak ona jest ikonem? To już walka dynamiczna. No też nie mamy żadnych poleceń dla drużyny, nie? Na to wygląda. Ale... Mi się akurat tu wszystko podoba na razie. I won't ask you again, Wyvern. Take her head so we can be done with this. I can't. I won't. You would betray the Holy Empire? Betray? I don't recall ever pledging allegiance to your emperor. My service may have been bought with this brand, but not my loyalty. I just fight to survive. Okay, no to dobra. The Empire will have our heads if we return empty-handed. So if you won't... Ale muzyka. To jest final. To jest final z tą muzyką. Na wypasie. Ale powiem wam, że... Teraz rozumiem. Myślałem, że on tutaj zgłupiał, nie? Że on dla cesarstwa coś dobrego będzie chciał robić, ale on po prostu jest zaciągnięty, nie ma innego wyboru. Ale ciekawe co z Joshuą. Joshua na pewno żyje, to nawet nie żartujmy sobie po prostu. Ale nie wiem jak. Ale to chyba oczywiste, nie? Że jakoś to muszą zrobić. You. Who gave you a name when you had none? You speak as if we don't bear the same brand, Sergeant. Oh. I've always had. Co ty masz za magię? And I've not forgotten it. Still clinging to the past like a torn blanket. Then you will die, as you should have 13 years ago. Tiamat. Ciekawe, czy to przeżyjesz, chłopie. No. Ale patrzcie, jakie efekty cząsteczkowe, nie? Niesłychane, to jest naprawdę takie zaskoczenie dla mnie. Myślałem, a final dobry będzie, dobry wreszcie z napisami, super, nie? Ale to nie jest dobra gra.
To jest na razie jedna z najlepszych ostatnich lat. Na razie, zobaczymy jak będzie później. Może być jeszcze lepiej, ale może być też czasami monotonnie, ale myślę, że może być jeszcze lepiej. Także cieszmy się i radujmy. Ej, świetnie. Aj, chciałem mu z doskoku. Finish him. Tu właśnie te mocne ataki jeszcze mamy, nie? Z wyskoku. Tak, możemy sobie poćwiczyć na takim błaźnie. Wow. Tiamat zwyciężony. Co tam z Jill? Dobra, dostaliśmy trochę gili, doświadczenia. Awansik jest. 10 level. A tu? Wyryt i meteoryt. Ach. This way. Sid! Bloody wind. Well, come on then. Fuck. Hugo, dear, my proud desert lion. Would that you had taken care when chasing the hare. I expected more from the mighty Titan. You put the Ice Queen on her back, no doubt. But you'll have to work harder if you're to claim this prize. My lady, the thunder. We'll be hearing more soon enough. You always were a fucking snake, Sid. Gather the men. We have work to do. Jill, is it really you? A
And who's this fine hound I see before me? A fine hound who saved your life, that's who. Torgal. Eh? His name is Torgal. You two acquainted? Well then, you won't mind taking him off my hands. Funny. I'd always pictured you as more the chocobo type. Clive Rosfield. Come now. Fleet as flame, fierce as a wildfire. That there was the blessing of the Phoenix. I'd heard rumors that you'd survived, but I never paid them much heed. Calm down. I didn't come all this way for your handsome mug. Now her, on the other hand, she seemed worth muddying my boots for. None the worse for wear. Still, might be best to get a second opinion. Back her up! No! Oh. Not another step. I mean it. Well, I'm not about to leave her here. Not one with a warm bed waiting. It's all right. You're welcome to join us. You do want to help her, don't you? Sid, if we aren't back soon, Nan will have our heads. I'll explain everything once we're back at the hideaway. Come on. Niewiarygodne, co? Jest i Torgal. No i mamy Sida. Myślę, że... On może być dobry chłop. Gdzie my jesteśmy? Ale co się działo przez te 13 lat? O, tu zobaczcie kryształy, nie? Tutaj są kryształy, przy których są osady, więc tu będą dominanci różni. No, tu jesteśmy w miarę bezpieczni. No i tu jest ten początek, nie? Dominant ognia. Ciekawe. Kryjówka. Plaga przemieniła tę niegdyś kipiącą życiem dolinę w pustkowie, które swoim domem nazywają jedynie ludzie wyjątkowo głupi lub wyjątkowo zdesperowani, bądź wyjątkowo głupi i zdesperowani. No to idziemy do kryjówki. Ale na razie jest absurdalnie dobrze. Not much further now. But we're in the middle of the Deadlands. Keen eye, you. The blight sucked this place dry. Meaning no trees, no birds, and no magic. But it also means no neighbors. The last place anyone would think to look. Home sweet home. Thank you.
this place? These are fallen ruins. Well, we didn't think they'd mind. And it keeps the black from our lungs. But how do you survive without magic? How does anyone? Hard work and a bit of nous. You must be starving. We grow them here, believe it or not. Suit yourself. You're back. Ah, Talia. And this is the Dominant. How cold since we found her. I was hoping you might give her a look over. All right. Goots, get her upstairs. But none will... Don't fret about Karen. I've taken care of her fee. All of it. She's the best healer this side of the belt. You've nothing to worry about. Go on. Have a look around. I'll be in my solar. Kurde. No, lubię tego Seeda już. Lubię, jest w porządku. Jabłuszko sobie wcina. Naciśnięcie spowoduje otwarcie szczegółowej mapy aktualnego obszaru. Miejsca związane z głównym wątkiem fabuły. A, czyli teraz mamy taki... No, półotwarty świat, nie? O, pierwszy raz jest mapka, nie? Wielka hala, czyli to będzie taka nasza... Może nawet baza wypadowa, ale tu się będzie tyle działo, że... O, gruby czekobo jest. Że wątpię, że tu będziemy jakoś bardzo często. Ale fajnie. Ale fajnie, to rozejrzyjmy się. Ale dobrze działa. Dobrze działa, już w pełnej wersji, jest spoko. Tu jest biały ciosak. Mogę z wami pogadać? O, kowal. Dobra, na razie nic. A jeszcze zobaczmy. O, jest. Tidolfus Telmon, osaczony przez batalion krzyżowców z Żelaznego Królestwa w głębi wąwozu Nysy, Clive był już pewien, że jego koniec jest bliski. Pojawił się jednak Seed, który zabrał go wraz z Jill do swej tajnej kryjówki na pustkowiach. Tu jest jeszcze Tarja, główna medyczka kryjówki Seeda. Dobra, leków, zabiegów medycznych. Jej umiejętności są nieodzowne w ich domu na pustkowiach, gdzie nie mogą polegać na leczniczej magii. No tak, tutaj nie ma magii, nie? Widzieliśmy to na mapie. Gdy Seed po ekspedycji do wąwozu Nysy sprowadził do kryjówki nieprzytomną Jill, dziewczyna trafiła pod opiekę Tarji. No i cała bitwa jest właśnie o te kryształy. Upadli. Zaawansowana cywilizacja. Tu mamy pustkowia. Kryjówka Seeda. Ukryte na ogarniętych plagą terenach centralnego sztormu. No tutaj jest plaga, czyli nie będzie eteru. Niesłychane. Tu mamy jeszcze krany. Serio? Ale dziwne, że w takich lokalizacjach nie ma jakiegoś ważnego punktu, nie? Pracz. Zbiornik tutaj jeszcze mamy. Ale jazda. Tu jest ten zbiornik retencyjny. Sid once told me, the blight doesn't kill the land, it only makes her forget who she once was. She'll eventually remember her purpose. All she needs is a little reminding. Ale właśnie Cid nie ma tego znamienia, nie? Jakoś się uchował. Ja bym chciał też zobaczyć, co było właśnie przez te 13 lat, jak nas ta matka do cesarstwa wcieliła. Lady Tyre might be able to see to that. You may have been a slave, but you're a free man now. Co ty mówisz? Co ty mówisz? A jeszcze tu bym, wiecie co? Lazaret jest. Fajnie. No, czyli... Jabłka są okropne. Czyli mógłbym coś zrobić z tym znamieniem. A to ciekawe.
Jeszcze coś by było do góry. Ja chcę do tego grubego czokobo. To tutaj. Może to jest taka knajpa? Chudy nosiciel. If you can read, don't let Otto know. We'll put you to work on the ledgers too. Ale jazda. Czyli to jest jakby... To jest ta knajpka, tak? Dobra, spoko. Troszkę tu się na razie można pogubić, ale... Jak już jesteśmy, to z każdym warto pogadać, bo myślę, że tutaj tak... Fabularnie po prostu będziemy pędzić do przodu, nie? To jest głównie taka fabułka, głównie... W półotwartych albo zamkniętych lokacjach. Lightning struck his yoke, did break his life his own again. With thunder's roll he knew his fate and would fight it to the end. Well, what do you think? I woke this morn inspired. When lightning struck his Głupi Bart. Dobra, znowu jakiś jaskier, znowu z Wiedźmina. Ale no bardzo europejski, jak na standardy JRPG-a, nie? Ten final. Ale to dobrze. Just working on a pet project of mine. Though she's not above biting the hand that feeds her. All right. I was hoping we might try and solve the mystery of poor Clive Rossfield. A bearer of the Sambrequois Imperial Army sent behind enemy lines. With orders to wait until it turned into a brawl, then slit the Dominant's throat in the chaos. I didn't know it was her. How could it be? And so, to save her neck, you slit your sergeant's, then set your sights on the hills. Conveniently forgetting how the Empire deals with deserters. Because with that on your chop, my friend, we both know you won't be getting far. You've fallen a long way, Lord Rossfield. I'll not have it said that I'm a poor host. What do you mean to do with her? Do with her? Why, nothing. Her life is her own now. If I wanted to use her, do you think I'd be talking to you? All I want to do is help. Dominance like her, branded like you. Of course, the realm doesn't approve, which is why we live in a cave. And it's also why we need help. From branded who know one end of a sword from the other. What say you, Clive? Will you join us? Sid, was it? I trust that you'll do right by Jill. But until my brother is avenged, I must walk my own path. Avenged? My brother was murdered by a second Dominant of Fire. The Phoenix is evil twin. Well, bugger me. Another rumor proven true. I only stand here today because of Joshua. 13 years I've waited for this chance. I've slept in filth, drunk from a gutter, killed more men than I can count. You're right. The Empire will not suffer a deserter. This will be my best opportunity. My last. Which is why you should join us.
I told you I'm not... interested, I know. One of my scouts sent word there's a group of branded fugitives north of here in the Imperial village of Lostwing. Among them is one he believes to be a dominant of fire. Is he certain? What say we go and ask him? This doesn't mean I'm joining you. Let's make ready then. You'll find everything you need down in the main hall, as well as a few things you don't. Have fun. Ej, ale my chyba wiemy, kto jest tym drugim dominantem ognia. It's downstairs. Try not to get lost. Okej. A tu jeszcze wiecie co? Zobaczmy wyposażenie ikony zdolności. 205 mamy, tak? Ale to dobra. Przedmioty, bo to też można jeszcze do kowala później jakoś pewnie iść, nie? Ale na razie się nie odblokował. Więc może dopiero... może dopiero teraz, co? Ale to będzie zakręcona fabuła. He's in... oh no... Goats was it. Perhaps you can help. Sid asked me to make ready for our mission. How does one go about that here? Well... there's old Nan's place. On second thoughts, you maybe want to see Blackthorn first. A blacksmith? To the forge it is, then. Oh, wait, no, hold up. You'll be needing this. Blackthorn won't take no notice of you otherwise. Might not anyway. Czyli ty jesteś taki wesoły, co? Butelka? Coś dostałem fajnego. Mogę pogłaskać? Torgala? Nie mogę, ale wiecie co? Ten Sid ma świetny... świetny voice acting. Clive też pasuje, nie? Taki skryty. Nie jest jeszcze tak przepełniony tą zemstą, ale myślę, że jeszcze będzie bardziej. What if I am? I've no time for idle chatter. I'm not here to talk. I'll be accompanying Sid to Lostwing and I need you to see to my equipment. You could be accompanying the goddess Grieger to her holy bedchamber for all I care. I'm not lifting a finger for you. Is that so? A jakbym miał taki kontynentalny rum? Śmierdzący trunek, który bardziej nadaje się do usuwania farby z płótna niż do picia. Zapewnia przepracowanym poborowym kilka chwil błogiej nieświadomości po długich i trudnych wyprawach przez północne morze. To co? Do you want that or not? I can take it back. Oh, damn you, Goots. Alright, alright. No need to be hasty. Let's have a look at you. I doubt that lot could stay a Moogle's fart. Bloody Imperials. They'd rather see their bearers dead than kitted out properly. I'll do what I can. As a favor to Goot's mind. Czyli słabo mnie wyposażyli, tak? W cesarstwie, żebym zginął. Wytwarzanie nowego wyposażenia, a także ulepszenie istniejącego może odbyć się w kuźni, o ile posiadasz recepturę i odpowiednie materiały. Wybierz zaznaczony na liście przedmiot i przytrzymaj, by go wytworzyć bądź ulepszyć. No i fajnie. Aha, tu mamy żelazny pas do stworzenia. Na plus jeden może pójść. Tu mamy opiłki. Albo można wzmocnić. Ale to najpierw musimy go sobie stworzyć. And the belt sees a square.
you want anything else, you bring your own materials. I'll bear that in mind. Thank you. A word of advice. Don't let Sid decide what's best for you. Dobra, powiadomienia. Kiedy coś... O, to jest fajne. Kiedy coś zmieni się w kryjówce, w prawym górnym rogu zobaczysz powiadomienie. Oprócz nowego asortymentu w mycie Sharon i nowych receptur w czarnym młocie, mogą one dotyczyć zadań, pism i wielu innych rzeczy. W grze i na lokalnej mapie pojawi się również ikona o zaktualizowaniu zawartości. To jest spoko. To w sumie takie rzeczy powinny różne gry robić. Tak, czarny młot. Well, I ain't the cook, am I? Look. A, czyli to nie jest udźwiękowione. Dobra, spoko. Własne materiały. I co ja bym tu mógł mieć? Bo żeby to szeroki miecz wytworzyć, to jest wyryt 27. Żelazne bransolety, ale to nie. To chciałbym ten szeroki miecz, natomiast mogę wzmocnić szeroki miecz. Muszę go wytworzyć. To na razie bida. To na razie bida jest. To ten wyryt bardzo ważny będzie. I teraz zobaczmy przedmioty. Meteoryt. Dobra, atrybuty. Wyposażenie jej ikony. Czyli tutaj mamy taki zwykły ostrze cesarskiej piechoty. Taka bida, nie? Czyli to mamy na razie na zielonym. No i fajnie. Sobie jeszcze zostawię. Będę pewnie te rzeczy sobie ulepszał. Tu są zwykłe. No i będą pewnie jeszcze później inne ikony. Dobra, idziemy do naszego gece. Brachu! Dzięki za ten szczodry dar. The gift worked. You have my thanks. Come on, nearly there. You, blankets, quick as you like. All right, we make him comfortable while a bed's made up. Well, you're just gonna stand there. Someone fetch some water. I'll get the bucket. You go and see if Otto needs out, eh? Wait, me? Tutaj tak jakby te dwie osoby miały wymazany ten znak, nie? Who are they? Huh? They're freed Imperial bearers. Who the hell are you? Shit, at this rate you won't make it through the night. Think you can find your way up them stairs to the infirmary? We need Tyre. Well, go on. Shift your ass. Was Tyre the one looking after Jill? Dobra, ale powiem wam, że tutaj to troszkę dziwnie. Dziwnie w tej kryjówce. Niektóre takie dialogi takie sztywniutkie, nie? Jakby nie z tej gry. Your friend needs her rest. There'll be time for tearful reunions once she's recovered. I'm not here for Jill. You're wanted downstairs. There are injured bearers in need of attention. Well, why didn't you say so? I did say so.
He's going to be all right. But I'll need to examine them both in the infirmary. My work's just begun. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji i wsparcia kanału na patronite.pl. Wszystkie przydatne linki w opisie. Natomiast kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Kliknij w niego i oglądaj już teraz.